Cześć, z tej strony Lipski, witam Cię bardzo serdecznie. No i słuchajcie, dzisiaj mam okazję zaprezentować Wam jako pierwszy w Polsce, jeden z pierwszych w ogóle na świecie nielicznych użytkowników, przede wszystkim graczy CSGO, dwa produkty z nowej marki, marki Fnatic Gear. Pierwszy to jest klawiatura Fnatic Rush, a drugi to jest podkładka Fnatic Boost, także myślę, że będzie bardzo ciekawie. Zapraszam na materiał. Zaczniemy od klawiatury, która myślę, że jest dość ciekawsza do pokazania. Słuchajcie, otrzymałem model oparty na przełącznikach Shure MX Blue, taka ciekawostka dla tych, których by to interesowało. No i oczywiście dziękuję w tym miejscu sklepowi Proce.pl za to, że ten sprzęt dostarczają do serii. Oczywiście, jeżeli macie ochotę na zakupy w tym sklepie, możecie użyć kodu rabatowego Emil, który teraz się wyświetli. Działa on na cały asortyment. No i popatrzcie, ale tutaj walnąłem statyw, popatrzcie, co my tu mamy, manual. No i pierwszy raz widzę, żeby manual nie zajmował 100 stron, prawda? Jest to książeczka, o, wygląd, prawda, cały tutaj tej klawiatury, media contrast, tak jest, tutaj odpisane są wszystkie klawisze. To na razie odkładamy, więc nie jest tam potrzebne. Co to jest, o to? Mi powiedzcie, no ja chciałem tutaj jako gracz jakby odkrywać ten sprzęt z Wami, no i powiem Wam szczerze, że nie wiem, co to jest, myślę, że jest podkładka, z tego co widziałem, podpórka, może nie podkładka, pod łokcie, pod nadgarstki, więc może to służy do tego. No i sama klawiatura, bardzo fajnie opakowane, zobaczcie, zabezpieczone, żeby nic tutaj się nie stało z tym sprzętem. Ja go wyciągam i pudełko to schowam, żeby nam nie przeszkadzało. Udało mi się, słuchajcie, zasłonić jakąś klawiaturę moją, żeby nie przeszkadzała. No i odwijamy już cały motyw tutaj związany z tą właśnie podpórką dla łokci, jak to powiedziałem wcześniej, no oczywiście dla nadgarstków, przejęzyczenie. No faktycznie jest wykonana z takiego, to nie jest plastik, to jest takie też jakby podgumowane, coś ala materiał, nie mam pojęcia, jak Wam to opisać. Na pewno są oczywiście podpórki takie, żebyśmy sobie ustawili wyżej. Dwa porty USB, z tego co widzę już tutaj na pierwszy rzut oka. O, udało się chyba. Cała operacja dość skomplikowana jak na moje możliwości, ale udało się, jest i podpórka zamontowana. No i co widzimy? Z takich czysto technicznych informacji, tutaj gdzieś będzie krążył, prawda, jakby rozmiar, wymiar tej klawiatury z każdej strony, pozłacany wtyk, kabel w oplocie, także myślę, że no tutaj spodziewaliśmy się takich smaczków, takich, które otrzymujemy za produkt takiej ceny. Co więcej, patrzcie, jak to się fajnie trzyma, zobaczcie, to ciężko wchodziło, ale się fajnie trzyma ta podpórka. No sobie nie wypada, jak jeżeli podniesiemy klawiaturę i przesuniemy ją sobie troszeczkę w bok. Długość całego kabla 1,80 m, więc też starczy, jeżeli macie tam PC tak gdzieś oddalonego od swojego stanowiska. Podświetlenie zaraz potestujemy, jak podłączę już klawiaturę do komputera. No i wiadomo, anti-ghosting obejmuje całą klawiaturę, czyli możemy sobie nacisnąć tam ileś klawiszy i ona oczywiście złapie wszystkie naraz, a nie tam, że się blokuje czy coś. Więc tutaj oddziała jakby anti-ghosting na całą klawiaturę. No i tak nam się prezentuje nasze cacuszko po podpięciu do komputera. Wszystko jest tak, jak było opisane w tym manualu, czyli mamy te klawisze do zmiany profilu, gdzie możemy zaprogramować każdy naprawdę z przycisków tak, jak się nam podoba. Mamy 5 możliwości jakby profili, odpalenia tych profili. Zobaczcie, może zgaszę światło tak, żebyście widzieli, prawda, podświetlenie w troszeczkę lepszej barwie. I tak to wygląda, naciskamy klawisz FN i możemy sobie regulować, wyłączyć całkowicie podświetlenie, stopniowo dodawać jakby mocniejsze coraz to barwę czerwoną. No i patrzcie, jeżeli odpalimy na maksa podświetlenie, to wtedy otrzymujemy podświetlenie pulsacyjne, które sobie widzicie tak wygasa powolutku. Powinno to być widać, tak mi się wydaje. Może zrobimy jakiś zoom. Zobaczcie, pulsacyjne podświetlenie, tak jest. Teraz ono zanika, więc fajnie się to prezentuje, myślę, dość dobrze. No i co tu więcej powiedzieć, bardzo wygodna klawiatura, te podpórki myślę, że przydatne, jeżeli ktoś wcześniej był przyzwyczajony do tego typu sprawy, no to myślę, że będzie korzystał z niej i również i w tej klawiaturze. No i na deser podkładka Fnatic Gear Boost, ja dostałem wersję L, czyli tą nieco mniejszą, tą środkową, która ma wymiary 340x260 mm i jest na 2 mm gruba, taka no wysokość, prawda, grubość, wysokość, myślę, że wiecie, o co chodzi. Jest ona zapakowana w taką folię, więc myślę, że no po prostu to rozpakuję poza wizją. No i tak to się przedstawia. Otwieramy to stylowe pudełeczko. Co tutaj mamy? Oczywiście samą podkładkę. No i taką jakby tapetę wklejoną. Hashtag OurTime. Drużyna z CSGO przedstawiona w tle. No myślę, że ewidentne top 1, bezdyskusyjne, światowe sceny CSGO. No i co, pudełeczko na bok. No i tak wygląda podkładka, słuchajcie, zobaczcie, jeszcze tylko pokażę Wam. Położę na niej moją mysz C-Series Scana V2, jak to wszystko chodzi.
no dość zgrabnie, zobaczcie, no ja poruszam lekką myszką, a ona już leci na drugi koniec, także no poślizg jest naprawdę rewelacyjny. Co tutaj więcej mówić, no sami musielibyście swoją myszkę, tutaj swoje ślizgacze przetestować, no ale jednak chodzi to tak jak myślałem, po prostu bardzo, bardzo szybko i dynamicznie. No i podsumowanie, tak jak się stało, to już tradycją w tej serii. Słuchajcie, myślę, że tutaj nie ma sensu się rozgadywać. W parze sceną idzie jakość i wykończenie, a nie przepłacanie za logo czy znaczek. Także myślę, że no to jest na pewno odpowiedź, która satysfakcjonuje wszystkich, bo o designie nie ma co dyskutować. Każdemu się może spodobać produkt, każdemu się może nie spodobać, więc to jest cecha indywidualna, ale naprawdę produkty, jeżeli poszanujemy, to otrzymujemy sprzęt, który posłuży nam w wielu, wielu rozgrywkach. Po prostu jest to sprzęt według mnie dla graczy, od graczy i to jest, myślę, dobre podsumowanie całego odcinka. Jeżeli materiał Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i niech idzie w parze z tym komentarz dotyczący jakiejś propozycji, może jakiś sprzęt chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Myślę, że dałoby radę załatwić i zrobić właśnie z takiej Waszej propozycji film. Także oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, będzie mi bardzo miło. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie. Zaczynając z początku, wiele nam mówi już pudełko, wiele nam mówi rysunek Gradient, czyli skin od Fade'a. Mamy po prostu jakby bardziej komfortowo siedzieć w gorące, upalne dni, bo te wypusty odprowadzają nam powietrze gorące z małżowin usznych na zewnątrz, więc podniesie to komfort użytkowania.